A obok mnie Miss Nastolatek, Weronika, którą już niebawem będziemy mogli zobaczyć na Miss Universe w Las Vegas. Powiedz mi, kiedy wylatujesz? Wylatuję, zgrupowanie zaczyna się 1 grudnia, więc jakoś w okolicach 29-30 będę lecieć. Finał możemy obejrzeć 20 grudnia w Las Vegas. Czyli już niebawem. Już niebawem, cały czas się przygotowuję. Jak widać, dzisiaj mogłam zaprezentować swój strój narodowy projektu Oksany Pastuszko, który można tu zobaczyć. Bardzo piękny, bardzo widowiskowy i bardzo się cieszę. No powiem Ci, że w takim stroju na pewno w Las Vegas zrobisz furorę i ja mam nadzieję, że przylecisz do Polski z jakimś trofeum. No oczywiście, że tak. Dlatego skrzydła. Tak, żeby wznieść się na wyżyny tego konkursu. Tak, na pewno zrobi on duże wrażenie. Myślę, że wszystkich powali i jest naprawdę godny uwagi. Dzisiaj trofeum zdobył Rafał Jąkisz, mamy nowego mistrza Polski. Powiedz mi, jak Ci się podoba Rafał? Bardzo przystojny chłopak, tak, widziałam. No i trzymam za niego kciuki, bo przed nim na pewno dużo teraz zmian, wielkie wyzwanie, więc naprawdę życzę mu powodzenia. A na co zwracasz uwagę, patrząc na mężczyznę? Na mężczyznę? Widziałaś tą 14 przystojniaków i na co zwracałaś uwagę? No, który skradł twoje serce? Szczerze mówiąc, widziałam ich tam na backstage'u. Oczywiście ja preferuję brunetów, więc generalnie na nich zawieszałam oko jakieś. Najważniejsze jest dla mnie, czy się uśmiecha. Tak, takie pozytywne podejście po prostu. Lubię pozytywnych ludzi, zawsze uśmiechniętych, więc na to zwracałam uwagę. Oni wszyscy się uśmiechali. Wiesz, na scenie się uśmiechali, ale generalnie tak kątem oka na backstage'u, wiesz, to ten poważny bardziej, a ten bardziej taki żartowniś. No, więc o to chodzi, żeby mieć pozytywne podejście do życia i na to zawsze zwracam uwagę. Ale Rafał tak ukradkiem, ale się uśmiechał, bo on skromny chłopak jest i miejmy nadzieję, że się przez ten rok rozkręci. Tak, tak, to znaczy młody chłopak, dlatego może się speszył, ale później już był bardzo zadowolony, widziałam, cały czas się uśmiechał. Czyli z minuty na minutę jest coraz lepiej. Tak, tak, uczy się, będzie dobrze, widzę potencjał. Powiedz mi, czy jak ty zdobyłaś koronę, to też czułaś taką nieśmiałość, byłaś onieśmielona tym, że wygrałaś? Tak, ja pierwszy raz wzięłam udział w konkursie Miss Polski Nastolatek, wtedy byłam jeszcze młodsza, miałam lat 15, 16, generalnie nie wiedziałam, o co chodzi, byłam taka onieśmielona, zdziwiona takim dużym zainteresowaniem później. No, tak było, prawda. Czyli wiesz, co Rafał dzisiaj czuł? Dokładnie tak. Ale oczywiście widzę radość, ja też się bardzo cieszyłam. I najważniejsze, że jest naturalne, tak? Że jest sobą, jak jest onieśmielony, to fajnie. Gorzej jakby udawał, że widać było, że czuje się nieswojo, a udaje pewnego siebie. Tego nie lubimy. Ale to fajnie, bardzo naturalny młody chłopak. Trzymamy za niego kciuki, a my trzymamy kciuki za ciebie, żebyś przywiozła koronę prosto z Las Vegas. Oczywiście, tutaj o, już tutaj przymierzam się do noszenia korony Miss Universe, więc nie ma innej możliwości. Dam z ciebie na pewno wszystko. Do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.